Wywołała Pani na prezydenta Gdańska. Tak. Jakie ma Pani wrażenie? Tak, dzień dobry Państwu. Nazywam się Dorota Maksymowicz-Czapkowska. Tak, w istocie w ostatnich wyborach samorządowych faktycznie startowałam na prezydenta miasta Gdańska. Oczywiście, no cóż, jakieś super furory nie zrobiłam, ale myślę, że osiągnęłam jako osoba zupełnie nieznana całkiem niezły wynik. Między innymi na przykład to, że jako jedyna, byłam jedyną kandydatką, która chciała właściwie uniemożliwić przyjmowanie w miarę możliwości, jak to tylko będą zezwalały to przepisy, przyjmowania islandzkich imigrantów do Gdańska. No jak Państwo wiecie, akurat obecny prezydent Gdańska, pan Adamowicz, a również on był już poprzednio, oczywiście tych 5 kadencji wstecz również, cały czas no, jest takim przodującym prezydentem, który jak najbardziej chce przyjmować tych islandzkich imigrantów i zresztą nie tylko takich, on po prostu bardzo, bardzo zależy na tym, żeby Gdańsk był taki multikulturowy, czego akurat uważam, że dla nas nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja ewentualnie uważam, że jeżeli faktycznie w Gdańsku potrzebne są ręce do pracy, no to zapraszałabym repatriantów. Jest ich trochę jednak za granicą, jest kogo ściągać. Jaki ma Pani program? Po tych wyborach samorządowych zauważyłam, że jednak jest pewna potrzeba dalszego współdziałania różnych środowisk tych narodowo-patriotycznych. Postanowiłam założyć partię polityczną nową, która by się nazywała Zjednoczenie dla Polski. Celem założenia tej partii politycznej jest stworzenie takiej platformy porozumienia dla różnych mniejszych zarejestrowanych niekoniecznie organizacji, które by mogły jakby współtworzyć właśnie powstawanie takiej narodowo-patriotycznej partii, tak żeby w następnych wyborach już żebyśmy mogli wystawić kandydatów w całej Polsce. Z mojej wiedzy wynika, że takich partii ma powstać około 30. Aj, no to ma Pan więcej wiedzy na ten temat niż ja. Ja słyszałam o co prawda kilku. Natomiast jesteśmy w trakcie różnych teraz negocjacji i rozmów z różnymi, tutaj nie chciałabym dokładnie opowiadać, nazw podawać, z różnymi innymi organizacjami. Myślę, że jeżeli uda nam się stworzyć jakiś twór, który by się, no najprawdopodobniej partię polityczną, bo to by było najrozsądniejsze, niekoniecznie nową zarejestrowaną, być może z jakiejś innej stworzonej. Czyli po prostu ma Pani zamiary sfederowania się, tak? Dokładnie tak. A może Pani podać warunki brzegowe? Tak, oczywiście. To takim podstawowym, no to znowu tutaj będą bardzo takie ogólne, ale przede wszystkim chcę, żeby Polak w Polsce czuł się gospodarzem. A co przez to rozumiem? No właśnie przede wszystkim to, żeby była możliwość właśnie przyjmowania w pierwszej kolejności repatriantów, nie imigrantów, żebyśmy rozwijali polskie rolnictwo, które by było zdrowe i przyjazne dla Polaków, czyli stawiamy tutaj na rolnictwo, na złoża naturalne. Chciałabym, żeby było zabezpieczenie tych złóż, żeby one mogły być wykorzystywane dla Polaków. Chciałabym, żeby była silna armia i dofinansowana odpowiednio. Także tych punktów jest jeszcze kilka, natomiast... No ale nie europejska armia, ona nas obroni. No myślę, że wie Pan co, rozsądek powinien nas już i historia powinna nas nauczyć, że powinniśmy liczyć na siebie, bo... Czyli najlepszą armią europejską będzie armia polska. Tak, być może, w ogóle najlepszym rozwiązaniem byłoby, a to jest do rozważenia, byłoby być może model szwajcarski, gdzie po prostu wszyscy ludzie są przeszkoleni, pełnoletni, mają dostęp do broni w odpowiednim momencie, oczywiście nie trzymają ich w domu, ale jest to pod ręką, mają tą możliwość korzystania z tego. Ojciec, matka, dzieci. Tak, kobiety i mężczyzny, gdzie mężczyzna jest tatą, a kobieta jest mamą i mają wspólnie dzieci. Także to jest taka podstawa też dla nas. Także waluta? Nie sądzę, żeby komukolwiek przyszło do głowy, żeby zmieniać ją na euro albo cokolwiek innego. Na pewno nasza Polska, także nie sądzę, żeby to... Ja uważam, że powinniśmy zostać co najmniej przy złotówce i broń Boże nie wchodzić w strefę euro. Takie jest moje stanowisko. A konflikt na wschodzie? Konflikt na zachodzie? Jesteśmy w dwóch, mamy wokół nas są konflikty.
Jeden mamy z zachodem, drugi ze wschodem. Uważam, że konflikt na wschodzie nie jest naszym konfliktem. Nie powinniśmy się z nim w ogóle angażować. Niech się tłuką ci, którzy się chcą tam tłuc, ale ani polskie armia nie powinna być tam wysyłana, ani polski sprzęt. My w końcu powinniśmy się zająć naszym, naszym krajem, tak? A nie próbować wprowadzać pokój wszem i wobec kosztem naszego narodu. Zupełnie to uważam, że nie jest ten kierunek. Józef Piłsudski w 1933 roku proponował wojnę prewencyjną w Niemczech. Nie było to w naszym interesie i Polska przestała istnieć. Wie pan co? No, okej, okay, jasne. Natomiast to jest Piłsudski, teraz mamy trochę inne czasy i jednak uważam, że jesteśmy już, chociaż wtedy też byliśmy biednym i wykrwawionym narodem, bo po tylu latach bycia pod rozbiorami, to też nie można powiedzieć, że jakoś się pewnie się super zbogaciliśmy, ale teraz też nie, też Piłsudski mówił, żeby nie wchodzić w pierwszej kolejności do wojny, prawda, jako pierwsi, a jednak wyszliśmy w 1939. No my nie wyszliśmy, napadli nas. No napadli, ale tak była prowadzona polityka, tak, no Beks swoje zrobił, będąc... Nie żył Piłsudski już. Proszę? No, Piłsudski już oczywiście, nie żył. Że nie żył, natomiast Piłsudski przed śmiercią mniej więcej powiedział, jaka polityka powinna być prowadzona i ona nie była dalej prowadzona. Doszło do porozumienia w Londynie, które skutkowało tym, czym skutkowało. Tak, obiecali nam pomoc zarówno Francja, jak i czyli Anglia, co? Licz na siebie. Uważam, że tak. Uważam, że tak. Można mieć sojuszników, proszę bardzo. Ja nie mówię, żeby się kłócić z wszystkimi. Broń Boże, ale z pewnością uważam, że przede wszystkim nasza armia silna, a nie żebyśmy my jako naród finansowali armię amerykańską, a sami będąc bezbronni na naszej ziemi. To jest nie do pomyślenia, żebyśmy mieli silniejszą armię, koalicjanta, ale silniejszą opcję. Sojusznika. Sojusznika. Proszę Pani, Niemcy były krajem podbitym przez Amerykę i mają wojska okupacyjne. Japonia z krajem podbitym ma wojska okupacyjne. Ten sam okupant. Korea Południowa ma wojska okupacyjne amerykańskie, ten sam okupant. Jak gospodarka stoi tych krajów? Są jednak troszeczkę inaczej dofinansowywani, tak, niż być może po prostu mają lepszą politykę ze Stanami Zjednoczonymi. My mamy na kolanach, oni prawdopodobnie może inną. Może bardziej się opłaca... po drugiej stronie. Proszę? My byliśmy po drugiej stronie, w drugim obozie. Ale mówi pan o czasie dzisiejszym. Tak, i dostaliśmy w ramach pomocy Pałac Kultury. Tak jest. No to sam pan może sobie powiedzieć, jak to teraz wygląda. No, na ten moment uważam, że to nie jest dla nas dobre rozwiązanie, żeby po prostu... Możemy mieć te wojska amerykańskie? Uważam, że nie powinniśmy, ale już jak chcą, no to... A jeżeli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, jest pani z Gdańska, niedaleko jest Mierzeja Wiślana, i Zalew Wiślany. I jak pani uważa, jeżeli chodzi o przekop? Ale jakby pani chciała, żebyśmy nadal uzgadniali z Rosją, które statki mają przejść. Nie, w końcu powinniśmy być samodzielnym krajem, tak? Także czy to chodzi o Rosję, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy, czy jakikolwiek inny kraj. Oczywiście, że my w końcu powinniśmy kierować się swoim interesem narodowym, a nie chęciami i dobrym humorem sąsiadów. Dlatego tak jak już opowiedziałam państwu tutaj troszeczkę swoją wizję przyszłości Polski, to chyba możemy być zgodni, że Polska w końcu musi się powstać z kolan i w końcu być krajem niezależnym zarówno gospodarczo, jak i politycznie. W końcu musimy dbać o interesy naszego narodu, interesy Polaków, a nie oglądać się na interesy i fochy wszystkich sąsiadów w koło.